Każdego roku w maju odbywają się w całej Polsce Dni Otwarte Funduszy Europejskich. W tym czasie wielu beneficjentów udostępnia swe obiekty dla publiczności oraz organizuje spotkania o charakterze edukacyjnym i rekreacyjnym. W Wielkopolsce od 12 do 15 maja można było skorzystać z ponad 50 atrakcji. Oryginalne zajęcia edukacyjne przygotowała poznańska spółka Centrum Zaawansowanych Technologii, mieszcząca się w Nobel Tower. W ramach Dnia Otwartych Funduszy Europejskich przygotowaliśmy dzisiaj wydarzenie o nazwie Ekonakręcanie, dedykowane dzieciom przedszkolnym oraz szkolnym. Naszą misją jest propagowanie zdrowego stylu życia oraz wartości proekologicznych, dlatego w tym klimacie chcemy tutaj dzieci dobrze, pozytywnie, wiosennie ekonakręcić. Dla aktywnych zorganizowano treningi z piłką. Kreatywni ekolodzy budowali miasto z surowców wtórnych oraz uczestniczyli w warsztatach tworzenia biżuterii i dekoracji z materiałów trafiających do recyklingu. Trochę fantazji w głowie, ale i na głowie. Ornitolodzy opowiadali o ptakach żyjących w mieście, a dzieci przygotowywały i ozdabiały budki lęgowe. Młodzi ekolodzy mogli się czuć bezpiecznie. Zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej uczył swoich rówieśników 11-letni instruktor. Dużo razy miałem okazję udzielać pierwszej pomocy w najprostszych przypadkach, między innymi przy krwotoku z nosa lub przy otarciach, ranach. I to jestem tutaj, żeby też przybliżyć dzieciom temat pierwszej pomocy. Przestrzeń przekształcona podczas Dni Otwartych Funduszy Europejskich na potrzeby ekonakręcania na co dzień służy biznesowi. Nobel Tower nie powstałby, gdyby nie fundusze europejskie uzyskane z WRPO. A Nobel Tower to przede wszystkim nowoczesne biura o przyjaznym designie, to również inkubator przedsiębiorczości dla małych firm i startupów, to również specjalistyczne laboratoria idealne do prac badawczych, ale to przede wszystkim centrum biznesowe zapewniające infrastrukturę do prowadzenia szkoleń, konferencji i spotkań wymagających najwyższych standardów. Efekty korzystania z funduszy europejskich łatwiej się poznaje, gdy edukację połączymy z dobrą zabawą. Jak jest? Fajnie! Super!